i powiedział, że są bliźniaki. Cześć wszystkim, tu Joto Mama, przychodzę do Was z nowym ciążowym vlogiem. Słuchajcie, nie spodziewałam się, że te vlogi ciążowe będę nagrywała tak wcześnie. Od razu tylko tutaj zaznaczę, że ten początek nagrywam w dniu publikacji tego vloga i ten tydzień, który słyszycie na tym vlogu, on nie jest aktualny, ponieważ opóźnienie tego kawałka jest równo miesiąc albo nawet troszeczkę ponad miesiąc, ponieważ nie spodziewałam się, że będę nagrywała te filmiki wcześniej, że będę to mówiła. Ogólnie byłam pewna, że poczuję się lepiej, ale słuchajcie, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień było coraz gorzej. Już mnie wszyscy nakręcali, że może będziemy mieli bliźniaki albo trojaczki. Myś już naprawdę był tego pewien, ponieważ nigdy, naprawdę nigdy w życiu, nie mówię tu o ciążach, nigdy w swoim życiu nie czułam się tak źle, a wszystkie ciąże wydaje mi się, że były naprawdę idealne. I ogólnie z trzech poprzednich ciąż miałam wspaniałe wspomnienia, nawet lubiłam być w ciąży i właśnie tutaj nie mogłam zrozumieć, o co chodzi. Już nawet zaczęłam się bać, że może to jest ciąża pozamaciczna, albo coś się dzieje złego, albo dobra wiadomość, są bliźniaczki, trojaczki, ale jakby wolałabym o tym wiedzieć troszeczkę wcześniej. I ogólnie od początku tej ciąży w mojej głowie był taki plan, że pójdę na to pierwsze USG, nie wiem, 14, 15, 16 tygodniu ciąży, gdzie od razu po prostu dowiemy się o płci dziecka, ponieważ nie uważam, że USG jest jakimś niezbędnym badaniem, jakby najzdrowszym. Uważam, że tam pod koniec ciąży tak trzeba i warto sprawdzić, jak jest ułożone dziecko, ale te początki ciąży nie. I tutaj musicie mnie zrozumieć, że wahałam się jakby pomiędzy strachem o siebie i o moje zdrowie i o dziecka, że czy wszystko jest w porządku, czy jednak coś idzie nie tak. I jakby drugie, no nie chciałam po prostu jakby tej ingerencji w tą ciążę. I jednak to, że żyłam w tym strachu codziennie i było coraz gorzej, naprawdę coraz gorzej się czułam, a Mesio i ogólnie moje przyjaciółki codziennie też mnie podkręcały, nakręcały, że to są na pewno bliźniaki albo trojaczki, więc postanowiłam jednak, że jednak pójdę na to pierwsze USG, pójdę na wizytę do swojej pani ginekolog i o wszystkim się dowiem. Więc za chwilę razem z nami dowiecie się, czy to jest ciąża pojedyncze, czy to są może bliźniaki, a może trojaczki. Oglądajcie. Słuchajcie, za chwilę będę jechała na pierwsze USG. Nie powiem, że się nie stresuję, ponieważ bardzo... Ja myślę, że to będzie coś szczęka. Bardzo się stresuję całą... Albo chłopiec. Całą noc mi się śniły jakieś koszmary o trojaczkach, bliźniakach. Naprawdę były jakieś straszne sny. Nie chodzi o to, że były dzieci, bliźniaki albo trójeczki, ale naprawdę po prostu jakieś koszmary i prawie całą noc nie spałam. Teraz naprawdę bardzo się stresuję, ponieważ ogólnie planowałam, że właśnie ta ciąża będzie najmniej inwazyjna, że pierwsze USG zrobię bardzo późno od razu, żeby po prostu dowiedzieć się, jaka będzie płeć, a wychodzi na to, że to pierwsze USG będzie najwcześniejsze ze wszystkich moich ciąż. Nawet teraz mam niebieskie usta, naprawdę ze stresu, tak mnie trzęsie. Idę się ubierać, spotkamy się z Wami za chwilę. Safari, tak. Fajny był. Szukam moje bliźniaki, gdzie są? Słuchajcie, ciąże pojedyncze, wszystko jest w porządku. U mnie w moich przeliczeniach było, że teraz jest 6 tydzień i 4 dni. Pani na USG stwierdziła, że chyba owulacja była wcześniej i mamy 7 tygodni i chyba 2 dni. I nie, to nie jest ciąża bliźniacza. Jak Mesio chciał, planował, nie wiem, co ty tam sobie planowałeś. Ciąża jest pojedyncza, wszystko jest w porządku, bardzo się cieszę. I słuchajcie, póki jeszcze byłam u mojej pani, no to Mesio napisał do Sandry, która bardzo czekała na odpowiedź i powiedział, że są bliźniaki. Sandra prawie padła w Biedronce. I do mnie pisze, co się stało, jak? To jak zawsze Mesio żartuje. Słuchajcie, teraz wyszłam i jestem trochę spokojniejsza. Bardzo się cieszę, że jednak dzisiaj tutaj trafiłam, ponieważ kolejnego tygodnia wydaje mi się, że już bym tak, w takim, wiecie, w takiej niewiedzy nie wytrzymałabym. No, idziemy, idziemy do dzieci. Bliźniaki. Ja nie myślałam, to wy mnie wszyscy nakręcaliście przez to, że ja źle się czułam. A mi się wydaje, że ponieważ to jest jednak czwarta ciąża, po prostu organizm się buntuje. I w sumie już nie jestem taką 19-latką, jak na przykład w ciąży za Iszą, tak? Albo 20, ile ja miałam z Mają? 20 też parę lat. Jednak organizm był młodszy, tak? I te ciąże naprawdę były najlżejsze. Z Eliaskiem trochę już tak było nie za bardzo, no ale czwarta ciąża naprawdę daje mi w kość.
Ale wyszłam szczęśliwa. Mesiu, jesteś szczęśliwy? Tak. Tak? Ale słuchajcie, Mesiu już zapukał, pyta się, a płeć, kto tam będzie? Pani mówi, że za wcześnie. Oczywiście, że za wcześnie. Właśnie ta pani nam wykryła Eliaska w 14 tygodniu ciąży. Mamy do teraz zdjęcie z siusiakiem. Mesiu, teraz dla przykładu. Już pogryziony trójkąt. Wcześniej to była moja ulubiona... Różka. Bułeczka, rożek, nie rożek. Rodzie. To jest trójkąt chyba. No. Trójkącik z jabłkami. Naprawdę uwielbiałam wcześniej, a teraz... Jak coś jem, ja jakby nie do końca czuję smak. To znaczy jakby moje kubki smakowe nie odczuwają takiego jakby zadowolenia z jedzenia. Zniknął smak. Nie tyle zniknął smak, ile... Korona. Co korona? Ciąże. Korona, bro. No ciężko jest, ale mam nadzieję, że mi przejdzie. Pani, właśnie pani doktor powiedziała, żebym trochę nalegała na imbir. I on może mnie uratuje. Też powiedziała, bym jadła mniejszymi porcjami, ale często, żeby po prostu ogólnie mój żołądek nigdy nie był pusty. Tylko problem jest w tym, że ja nie odczuwam głodu. Po prostu jakby czuję wstręt do jakiegokolwiek jedzenia. Nigdy czegoś takiego nie miałam i dla mnie to jest dziwne. I nieprzyjemne, i niemiłe. I mam nadzieję, że to szybko minie. Zdążyłam już o tym nawet przeczytać w internecie. Niektórzy piszą, że to może minąć jakoś po 12 tygodniu. A też niektórzy pisali, że taki stan trwał przez całą ciążę. Mam nadzieję, że u mnie tak nie będzie. Bo to jest nie do wytrzymania przecież. Jak można nie czuć smaku jedzenia? Na pewno korona. Ale wiesz, chodzę po sklepie i na przykład nic z tego sklepu jakby nie chcę kupić, to, bo nie chce mi się tego zjeść nawet. Ogólnie zdjęć pierwszych mamy bardzo dużo. Chyba z nikim tyle nie mieliśmy. Tu jest główka, tu jest brzuszek. Rączek, nóżek za bardzo jeszcze nie widać. Co jest, Majuś? Gdzie jesteście? A już jesteśmy blisko. Za, nie wiem, za 2-3 minutki będziemy. Dobra? Czekasz już na nas? A jak to maluch? Bliźniaki, Maje, bliźniaki! Tata żartuje. Zaraz ci przywiozę zdjęcie. Wiesz? Chcesz zobaczyć? Bliźniaki! Zdjęcie. Nie bliźniaki, tata żartuje. Zaraz przywiozę ci zdjęcie, zaraz zobaczysz, okej? Okej. Jak tam Majusia? Ale to jest takie słodkie, słuchajcie, ja się nie spodziewałam, że właśnie Majusia tak bardzo będzie czekała na kolejnego członka rodziny. Elias, no tak sceptycznie na samym początku do tego podszedł, ale teraz też czeka, ogólnie głaszcze brzuszek. Najpierw on po prostu chyba nie zrozumiał, o co chodzi. Ale Maja naprawdę mnie bardzo, bardzo zaskoczyła. Ona o mnie dba, ona czeka na dzidziusia, ona rozmawia. Zobaczcie, teraz ona jakby nie zapomniała. A Aisha? Gdzie jadę? No Aisha różnie. Akurat Aisha jakby chce? O wilku mowa. Aisha właśnie. Tak, do mnie. Halo? Co jest? Ty będziesz bułeczki? Ona bułeczki. Się nie pyta o maluszkę, ona się pyta, czy ja będę bułeczki. Nie będę bułeczek. Czyli możemy zjeść wszystkie? Możesz. Tak. Widzicie, ona nawet o maluszkę się nie zapytała. Zaraz się lat. No, to jest taki wiek, w którym... Nastolatka. Dziecko stawia siebie jakby na pierwszym miejscu. Nie u wszystkich tak jest. Z jednej strony uważam, że to jest bardzo dobre. Jakby ona się cieszyła, że będzie maluszek. Ogólnie ona kocha małe dzieci, tak. Ona zawsze gdzieś widzi, ale wydaje mi się, że to nie musi być jakby 24 godziny na dobę. I oczywiście, że z niej nikt nie, ani opiekunki na siłę nie będzie dla maluszka robił, ponieważ to jest nasze z Mesiem dziecko, prawda? Kto będzie chciał, ten będzie nam pomagał. I Aisha oczywiście o tym wie, ponieważ z Mają tak było, ona akurat z Mają tak. Właśnie akurat gdy Majusia była malutka, no to Aisha uwielbiała nią się opiekować. Z Eliasem już tak różnie było, chociaż ona go bardzo kocha, bardzo lubi, ale już był taki trochę dystans. Właśnie wydaje mi się, że w takich sytuacjach, gdy rodzina się powiększa, najważniejsze jest nie zrzucać młodsze dzieci na starsze, tylko jeśli będzie taka inicjatywa jakby odgórnie od tego dziecka, tak. Może tak być, że na przykład mama idzie do łazienki albo tata się zajmował, musi tam na kilka minut gdzieś pójść, tak, i wtedy można poprosić to starsze dziecko, ale nie możemy jakby roli rodzica przerzucać na starsze dziecko. Prawda? Nie. U ciebie jak było w rodzinie właśnie? Ja byłam jedynaczką, więc jakby no nie wiem do końca, jakby podążam za swoimi myślami, za swoim sercem, jak i ja to odczuwam, ponieważ lubię rolę matki,
Ale nie chcę jakby tego przerzucać na starsze dzieci też. Czekają na nas, zobacz, mają szkać. Już skończę. Czytałam też o takich sytuacjach, gdzie już te dorosłe dzieci, gdy były młodsze, ale były starsze w rodzinie, moje krzyczy, były starsze w rodzinie i jakby była też taka rola opiekuna dla młodszych dzieci, no to później takie dzieci po prostu nie chcą zakładać swojej rodziny, nie chcą mieć dzieci, ponieważ ta rola u nich już była zaliczona. Mów, jak było w twojej rodzinie. Opiekaliśmy nawzajem. Nawzajem? I dlatego teraz wszyscy macie sporo dzieci. No. Siostra Mesia ma czwórkę, Makrem brat ma córeczkę jedną póki co. Nawel, najmłodsza, najciekawsza, najmłodsza ma jedną córkę i więcej dzieci nie chce. To jest dziwne, ona przecież nikim się nie opiekowała i ona ogólnie najbardziej u was było rozpiszczone zawsze. Wszystko co ona chciała, wszystko było kupione, robione tylko dla niej. Piszcie proszę w komentarzach, jak to wyglądało w waszych rodzinach, jestem bardzo ciekawa. Janek też czeka na maluszka? Gdzie maluszek? Tak, tu jest dziecko, takie malutkie, widzisz? A tu zaraz ci pokażę, się rozszerzyło. Tak, najbardziej widać, na tym ostatnim zdjęciu, tu widać główkę. Widzisz, taka okrągła? I tu jest brzuszek, takie ciałko. O, pokaż, pokaż. Pabryźniaki. To naprawdę nabijesz się, tak? Jak z Sandrą. No, ej! Ej! Bliźniaki! On nie wierzy. Weź, on tobie nie wierzy. Słuchajcie, ktoś się pytał, kiedy dziewczyny w końcu będą miały łóżka. No to pierwsze łóżko będzie miała kto? Maja. Maja bardzo chciała mieć różowe łóżko, no to będzie miała. Aisza póki co nie jest zdecydowany, więc Aisza wciąż wybiera. Ponieważ było komentarze, dlaczego Aisza wciąż śpi na materacu. Słuchajcie, ona sama nie wie, jakie łóżko chciałaby mieć. I póki co wybiera. Ona chciała takie mięciutkie najpierw jak Maja. Później jednak nie, chciała drewniane, takie białe. A później znów już chciała inne, też miękkie, ale w innym kolorze. I nie może się zdecydować, jaki to będzie kolor. Nie brakuje żadnych części? Nie, na razie nie. Okej, okay. Ale fajny mój, zobacz, w kolor idealny. Prawda? Takie jak ty chciałaś. Takie perełki, tak? Tak? Perełki, no. Perełki. No. Zaraz idę przyniesie klucze, 10. 10? Tak, 10. Słuchajcie, wracam do was 2 godziny później. Nad tym łóżkiem pracowały 2 osoby, a i tak okazało się, że nie do końca jest poprawnie zmontowane. Ta czarna część była tutaj. Zostawiłem brata na chwilę. I pomyłkę właśnie zauważyła Maja, mnie zawołała i mówi, coś jest nie takie. Mówi, jak Maja, naprawdę? On mówi, no to nie jest różowe. I jak ja zawołałam Mesia, on mówi, co nie tak jest? Wszystko jest okej. Okay. Łóżko też tam postawiliście, Mesio. No. Dlaczego? Kto powiedział? Znów Makrym? Ja chciałam tam. Tak, miało być z tej strony. A widzieliśmy, że brudny ściana, to mówimy z tej strony. Pokolorowana, nie brudna. Tak, tą ścianę musimy szybciutko przemalować, muszę tylko farbę kupić. I tu będą takie fajne naklejki też na ścianę, taka tęcza będzie. Różowa oczywiście. To Elias rysował i widzę, Maja też coś pisała. Ale to rok temu było. Wtedy Maja po chińsku pisała. Rok temu. Kochani, kończę już tego vloga. Dziękuję bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzę wszystkim miłego dnia i do zobaczenia, do kolejnych filmów, vlogów. Pa, pa!